Stanowisko niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprezentowane w dniu 9 marca 2016 roku stwarza jedynie zewnętrzne pozory wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tylu Was tu widzę w majówkę. Dzisiaj spotykamy się po to, w to święto, żeby powiedzieć rządowi stop. Mamy ich dosyć. Chcemy im dać dzisiaj czerwoną kartkę. Drodzy Państwo, dzisiejsi mówcy tu ze sceny opowiedzą o dobrej zmianie, co dobra zmiana do tej pory spowodowała. Drodzy Państwo, dziś mamy również 95. rocznicę Powstania Śląskiego. Komitet Obrony Demokracji pamięta o śląskich powstańcach. O godzinie 14 złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Korfantego, a teraz nasza delegacja, jeżeli Państwo pozwolicie, przejdzie między Wami i złoży pod pomnikiem Powstań Śląskich wiązankę kwiatów. Kwiaty składają także posłowie Nowoczesnej, poseł Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, teraz proszę, żebyśmy wszyscy odwrócili się w stronę pomnika, stanęli na baczność, zaśpiewamy hymn narodowy. Jeszcze Polska nie zmieniła, my żyjemy, co nam obca przemoc wpierała, szarą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak to się niektórzy śmieją, ojczyznę dojną racz nam wrócić, Panie. Mówią ci ludzie, ale... Okazało się, że dwóch panów wpadło na pomysł, żeby ten wspaniały dokument, Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, zmieniać, bo... No właśnie. Oni nie potrafią powiedzieć dlaczego. Oni chcieliby, żeby była lepsza, żeby była ciekawsza, tylko dlaczego oni się sami do niej nie stosują? Ja wiem, że wszyscy macie czerwoną kartkę tutaj i wydaje mi się, że to jest moment, w którym trzeba im pokazać, że to jest dokument, do którego trzeba się stosować, a jego łamanie właśnie zasługuje na taką czerwoną kartkę, jaką macie w tej chwili w ręce. Brawo! Brawo! Nie może być tak, panie prezydencie, że pan nie wykonuje wyroków, które ogłosił Trybunał Konstytucyjny. Nie może być też tak, pani premier, że pani ich nie drukuje, bo pani uznaje, że tego nie trzeba robić, a potem wychodzicie, wszystkim mówicie, że konstytucję trzeba zmienić, żeby była bliższa ludziom, żeby bardziej reprezentowała ich prawa. Tam jest wszystko zapisane, co jest potrzebne. Wszystko od początku do samego końca. Wystarczy to w końcu zacząć wykonywać. A szanowni państwo, którzy zajmują się w tej chwili najwyższymi pozycjami w tym kraju, mogli w końcu zająć się rządzeniem i robieniem tak, żeby Polakom żyło się lepiej. Żeby nie było kolejek do lekarzy, żeby każdy miał godną pracę. Tak, żeby wszyscy żyli w fajnym, dobrym państwie. I tego wam wszystkim życzę. Dziękuję. Wokół wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego... Panie Duda, mówię panu, czekacie Trybunał Stanu! 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 Pan Duda, niżej stoi Dynkmar, takiego srogiego chopa z kryką. Nowa władza już kombinuje, jak się tego pomnika pozbyć, a Jorga zaboczyć.
No to powiedzmy od razu, tak to nie pójdzie. Kazimierz Kutz wspominał często Jerzego Ziętka, jak mówił do swoich podwładnych: sam się nie robi dla pieniędzy, sam się robi z miłości do ludzi. Kutz dodawał, że ci wszyscy partyjni go nienawidzili, bo im się tylko zdawało, że mieli władzę. Tak naprawdę władzę miał Ziętek, to jego ludzie kochali. Dziś, jak widać, partyjnym nienawiść nie przeszła, a ludzie dalej potrzebują miłości. No i oczywiście 225 lat od uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. Tamtą konstytucję, którą Polska cieszyła się ledwie parę lat, Hugo Kołłątaj nazwał ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. Ta, którą mamy teraz, była naszym wspólnym wszystkich Polaków zwycięstwem, nadzieją. I tylko wszyscy Polacy mają prawo do decydowania o jej kształcie. W ostatnich dniach polska premier groziła polskim obywatelom, tym, którzy nie podzielali poglądów rządu. Pamiętajmy, że jedyne, czego powinniśmy się bać, to nasz strach. Na razie wygląda, że zaczyna bać się władza naszej, obywateli, czerwonej kartki. Unia Europejska powstała, żeby nigdy więcej na naszym kontynencie nie obudziła się brunatna bestia. Dziś nie tylko Polska, ale i cała Europa jest w kłopocie. Co więc robić w sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy za rok, czy dwa będzie do kogo zwrócić się o pomoc? Robić swoje! Chodźmy, zobaczmy to zamieszanie. Ubranie choinki, nie lada wyzwanie. Konstytucja to podstawa! Nikt jej łamać nie ma prawa! Konstytucja to podstawa! Nikt jej łamać nie ma prawa! Konstytucja to podstawa! Nikt jej łamać nie ma prawa! Konstytucja to podstawa! Nikt jej łamać nie ma prawa! Mam zaszczyt przeczytać list otwarty prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej, ministrów spraw zagranicznych i działaczy Solidarności. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza zejść z drogi niszczenia porządku konstytucyjnego, paraliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego i całej władzy sądowniczej. Parlament pracuje tylko pod dyktando niewielkiej większości, lekceważąc argumenty i interesy mniejszości. Pojawiają się projekty drakońskich ustaw, takich jak bezwzględny zakaz przerywania ciąży. Władza eskaluje konflikty i podziały w społeczeństwie. Rządzący wybrali konfrontację ze wspólnotą euroatlantycką. Spór w sprawie Trybunału realnie grozi ograniczeniem praw członkowskich w Unii Europejskiej. Polska zmierza do autorytaryzmu i izolacji w świecie. Dla powstrzymania tej tendencji niezbędna jest pełna mobilizacja społeczeństwa i środowisk opozycji oraz wypracowanie programu wspólnego działania na rzecz obrony demokracji. Apelujemy do wszystkich Polaków o kierowanie się w codziennej pracy i działaniu porządkiem prawnym zgodnym z konstytucją. Próba stworzenia przez PiS porządku własnego jest uzurpacją władzy. Wzywamy polityków obozu rządzącego, którym drogie są państwo i demokracja, do odmowy udziału w ich niszczeniu. Przypominamy, że za łamanie konstytucji winni poniosą odpowiedzialność. Wyrażamy uznanie i szacunek dla odpowiedzialnej, godnej postawy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, innych sądów, reprezentacji prawników oraz wydziałów prawa uczelni wyższych. Sędziom, prokuratorom i przedstawicielom innych zawodów prawniczych należy zapewnić szczególną ochronę przed konsekwencjami bezprawnych posunięć władz. Opozycja parlamentarna nie może ulec presji rządzących. Nie mogą podlegać negocjacjom kwestie fundamentalne, a szczególnie obowiązek publikowania przez rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego. A
apelujemy o współdziałanie polityków opozycji w obronie państwa prawa oraz swobód obywatelskich. Wyrażamy uznanie dla Komitetu Obrony Demokracji, który stał się ośrodkiem koordynującym ruchu obywatelskiego sprzeciwu. Miarą społecznego zapotrzebowania na jego działania jest masowy udział Polaków w akcjach organizowanych przez komitet. Aby skutecznie wypełnić swoją misję, KOD winien pozostać organizacją społeczną, która nie angażuje się w rywalizację partyjną. Wyrażamy uznanie wspólnocie euroatlantyckiej i Unii Europejskiej za jej zaangażowanie na rzecz ochrony praworządności i demokracji w naszym państwie. Prowadzone na jej forach dyskusje, podejmowane uchwały, opinie i rekomendacje nie są ingerencją w wewnętrzne sprawy Polski, lecz wyrazem uzasadnionej troski o stan naszego państwa i prawa obywateli. Apelujemy o wytrwałość we wspólnej trosce o łączące nas wartości. Oświadczenie podpisali Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Olechowski, Radosław Sikorski, Ryszard Bługaj, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Jerzy Stępień. Kochani, chcę wam opowiedzieć o dobrej zmianie, która dotarła też do sądów, jak pewnie wiecie. 15 kwietnia wprowadzono nowelizację kodeksu postępowania karnego. Nowelizację, która niweczy dotychczasowy kierunek zmian. Miliony złotych na szkolenia prawników, na nowe systemy telemetryczne w sądach idą w błoto. Jednym z przepisów tej dobrej zmiany jest przepis, który pozwala na stosowanie przed sądami dowodów uzyskanych w sposób nielegalny. Można w nielegalny sposób przeprowadzić prowokację, podrzucić komuś coś i uważać, że to jest pełnoprawny dowód. Takie mamy prawo. Takie prawo wprowadza pan Zbyszek. Tu jest Polska. I w Polsce dzisiaj trwa wielki spór. I warto odpowiedzieć sobie na pytanie, o co w gruncie rzeczy chodzi. Ci, którzy byli tutaj wczoraj i inni, mówią, że chodzi o wypełnianie przez Trybunał Konstytucyjny jego przewidzianej przez prawo roli. To, szanowni państwo, żart. Kim pan jest, że rodaków nieustannie obraża? Gorszym sortem nazywa? Gardzi ludźmi? Ubliża? Kim pan jest, że mu wolno swe obelgi powtarzać, dzielić ludzi, podjudzać, lżyć bezkarnie, poniżać? Jak pan śmie na każdego zbierać haki i kwity? Jeśli tylko ktoś się panu sprzeciwi, chce pan, by było wszystko na państwo modłe. Jak pan śmie mnie zaliczać do schamiałej elity, zdemoralizowanej, animalnej i podłej? Gdzie pan był, gdy miał zryw Polaków i Polek? Gdzie pan był, gdy walczyli o wolność, mając dość swojego losu? Gdzie pan był? Gdzie pan był, że teraz bohatera chce grać, główną rolę przyjmować, niszcząc autorytety, drwiąc z prawdziwych herosów?